Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Mariusz Olkiewicz, IndyCage.pl, a ze mną Krzysztof Jotko, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Witam serdecznie. Cześć, witam bardzo serdecznie. Krzychu... Miło cię widzieć znowu po długiej przerwie. No właśnie, dawno nie rozmawialiśmy, dawno się nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy, a trochę się u ciebie dzieje. Trochę złych, trochę dobrych rzeczy różnych, także od tych złych zacznijmy, czy one przede wszystkim są złe. Czyli mowa oczywiście o tym, że UFC rozstało się z UFC rozstało się z tobą. Co ty nam możesz o tym powiedzieć więcej, niż przejdziemy do tematu głównego, jak to wszystko wyglądało za kulisami? Więc rozstałem się z UFC, nie wiem, 3-4 miesiące temu, ale jak tylko się rozstałem się z UFC, mój kontrakt się skończył i po prostu nie chcieli mi dać następnego kontraktu. Czyli nie było tak, że mnie wyrzucili, po prostu skończył mu się kontrakt i nie dali mi nowego, pożegnali się ze mną, ale tydzień czy dwa tygodnie po już wiedziałem, że będę walczył w PFL-u. Dlatego ciężko zacząłem trenować na siłowni, troszeczkę, wiesz, zwiększyć tej wagi, bo tak naprawdę, kiedy walczyłem w 84, to byłem bardzo mały middleweight, ważyłem takie 93-4 kilo na walce, czy tam nawet 90 kilo, to było, nie było aż za dużo. Teraz troszeczkę przybiłem na masie, mam 98 kilo, w weekend przyjechała moja mama, troszeczkę mnie podtuczyć, żebym nie teraz... Zaczął się już taki mocniejszy okres przygotowawczy, gdzie trenuję bardzo mocno, bardzo dużo. To ta waga wiadomo, że schodzi, ale jestem pewny, że będzie wszystko dobrze. Słuchaj, no w takim razie, jak dostałeś informację, że kontrakt nie będzie przedłużony, byłeś rozgoryczony, zaskoczony, zdziwiony, jak to wyglądało, bo tak naprawdę no, przeplatałeś cały czas zwycięstwa z porażkami. Raz dwa zwycięstwa, raz dwie porażki, cztery nawet zwycięstwa. No rekord 11-6, to jest bardzo dobry rekord w UFC generalnie, dlatego no tutaj wszyscy byliśmy zaskoczeni w Polsce. Powiem tak, że to, co ludzie oglądają, to tylko oglądają ciebie, kiedy wychodzisz do oktagonu. Już wcześniej o tym mówiłem, że oni nie wiedzą, co taki fighter przeżywa przez ten cały training camp. I no szczerze powiem, że troszeczkę z moim zdrowiem przy te ostatnie walki, 3-4 ostatnie walki, to moje zdrowie zaczęło mi troszeczkę szwankować. Wszystko mnie bolało i wymiotowałem często i też te walki były jedna nudniejsza, a druga lepsza, to było zależało wszystko od mojego samopoczucia, od tego jak się dobrze czułem w tym momencie. No a co do zwolnienia mnie, dla mnie było tak, że przegrałem z Derbrandonem Allenem i to było dla mnie tak bardzo, można powiedzieć, upokarzająca porażka, bo nie lubię tego chłopaka. Cały training camp próbował mnie zdenerwować i udało mu się. Zaczęliśmy walczyć, po prostu wskoczyłem mu w gardę i tam się zaczęły nieprzyjemne sytuacje. No i podał mnie w tej pierwszej rundzie. I można powiedzieć, że bardziej byłem zły na siebie, że wyszedłem w bardzo dobrej formie fizycznie, ale przez to, że mnie tak gadał i męczył cały czas, to po prostu, nie wiem, moja głowa nie była, po prostu chciałem go pobić, nieważne gdzie, czy to będzie w parterze, czy w stójce, chciałem go po prostu dać mu nauczkę, no i to nie jest, wiesz, to jest wysoki poziom, najwyższy poziom, nie udało się i tak się skończyło, więc to było troszeczkę dla mnie gorzka porażka, bo przegrałem, zwolnili mnie, więc taki miesiąc troszeczkę, dwa, źle się czułem, ale zaraz dostałem kontrakt z PFL i szczerze powiem, że pieniądze, które dostałem w PFL-u są bardziej zadowalające niż dostawałem w UFC. I tak samo tutaj mówiłem do Rembeckiego, Mateusza Rembeckiego, że ja podpisywając kontrakt z UFC w 2013 dostałem 12 plus 12 tysięcy i on 10 lat później, podpisując ten sam kontrakt, dostaje te same pieniądze. Wiesz, troszeczkę to jest takie, że zobacz, świat się zmienia, wydatki się zmieniają, paliwo drogie, wszystko drogie, a pieniądze to samo, więc troszeczkę to takie nieuczciwe jak dla mnie, ale PFL
bardzo, zapłacił mi bardzo dobrze, jeszcze lepiej niż UFC. Jestem po prostu szczęśliwy i z tego złego wyszło nawet najlepsze, nie? Mhm. I czuję się teraz podekscytowany, gotowy, bo to jest dopiero moja pierwsza walka, chcę, wiesz, wejść z nią mocno z chaosem i teraz zobaczę prawdziwego dziotka, prawdziwego, zdrowego dziotka, nie całego schorowanego, wymiotującego 8 razy przy każdym training campie, więc teraz czuję się bardzo, bardzo dobrze. Słuchaj, no to fajnie, że wspomniałeś o tych stawkach, no bo ostatnio jest to temat, był to przez chwilę temat numer jeden, mówię oczywiście o odejściu Francisa Ngannou, który no 8 milionów dostał, nie zgodził się, ale nie chodziło do końca o 8 milionów, tylko o opiekę medyczną, o wyższe pieniądze. On jakby chciał być takim trochę szefem związku zawodowego zawodników, którzy walczą dla UFC. Rozumiesz troszeczkę te jego postulaty i to, co chciał osiągnąć? Tak, rozumiem w 100%, ponieważ Ngannou może nie jest takim samym zawodnikiem jak Conor McGregor, nie przyciąga aż tylu fanów, ale zobaczcie jego walki, wszystkie walki prawie kończą w pierwszej rundzie. Ten facet jest naprawdę wielki, przerażający i myślę, że UFC powinno mu zapłacić, a nie myślę, że traktują go, przyjechał Afrykanin, dostał trochę pieniędzy i na razie, wiesz. I myślę, że Dana White zarabia bardzo, bardzo dużo pieniędzy za to i tak zawsze gada, że on szanuje zawodników, ale on szanuje tylko tych zawodników, z których wie, że zarobi więcej niż im zapłaci. Mhm. No ciekawe jest to, co mówisz, ciekawe spojrzenie i od razu zapytam, bo my w sumie no, wiemy, że ten hejt się wylał i w Polsce, i w Stanach, ale ty jesteś tam na miejscu, masz kontakt z zawodnikami na co dzień. Jaka jest reakcja na tą organizację Slap Fighting tam? Bo u nas, ja nie wiem, czy oni sobie zdają sprawę, u nas w Polsce na takiej gali, po takiej gali zmarł człowiek, leżał w szpitalu i zmarł. Nie wiem, czy do nich to dociera generalnie, co to powoduje, takie bicie się na liście bez możliwości obrony. Jak to wygląda tam, jaka są reakcje zawodników w ATT chociażby? Niektórym zawodnikom się to podoba, niektórym się to nie podoba, a dlatego, że jeszcze nie w Polsce to przyszło, można powiedzieć, że w Polsce przyszło to wcześniej niż w Ameryce. Więc w Polsce zobaczyli już, co może się stać, a tutaj jeszcze nie. Dana White myśli, że o, tacy twardzi faceci może przyjąć. No nie, no nieważne jak jesteś twardy, jeżeli zostaniesz dobrze trafiony, to umrzesz jak ten co umarł w Polsce. I dla mnie się to nie podoba i to też było w niezłym czasie, bo pierw uderzył swoją żonę, a później otworzył taki ten. Dla mnie to jest śmieszne, kupa śmiechu. Słuchaj, no z tym o te stawki, o PFL i o UFC, bo to jest ciekawy wątek. Pierwszy Marcin Held, kontrakt mu się skończył, nie przedłużył go, szuka nowego pracodawcy, nie wiem jaki jest status na dzisiaj, natomiast był otwarty na wszelkie oferty. Później dołączył Szymon Bajor i Marcin Wójcik i obu już ich nie ma w PFL-u. Szymon Bajor się rozstał, miał wziąć udział w turnieju po wygranej walce efektownie, dostaje SMS-a, że to jest nieaktualne, kontraktu nie ma, dziękujemy, do widzenia. Z kolei no, Marcin Wójcik dostał ofertę dużo gorszą niż wcześniej, jakby od tej europejskiego PFL-u, jak zwał, tak zwał. Ty jesteś chyba w tej bardziej uprzywilejowanej sytuacji, bo nie traktują cię chyba jako, znaczy nie podlegasz jakby pod ten europejski PFL. Ja ci wytłumaczę, o co tu chodzi. Mhm. Pierwsze, czy Marcin Held był 10 lat w UFC? No nie. No nie. Czy Wójcik był tyle tak długo w UFC? Nie. Czyli nie są tak doświadczeni. Dobra, niech będzie, że są na moim poziomie, ale nie są tak doświadczeni, nie mają takiej historii, co ja. No i nie mają takiego menadżera jak ja. Powiem tak, że jeżeli masz dobrego menadżera, który jest tu blisko, bo na przykład mój menadżer Dan Lambert próbował, nie, ciężko było się dostać. Zapytał Ali i Ali Abdaziz i Ali załatwił to w tydzień. Więc wiesz, mi się wydaje teraz, że czym masz lepsze kontakty, tym lepiej dostaniesz i lepsze uzyskasz warunki. I tak się stało w mojej sytuacji. Dziękuję bardzo Dana Lambert i Ali Abdaziz, bo to oni mnie tam wciągnęli do tej organizacji. Ja pokażę polską siłę tam. W takim razie powiedz, czy pomiędzy rozstaniem z UFC a podpisaniem kontraktu z PFL było, ktokolwiek się w ogóle do ciebie zgłosił jeszcze? Wiesz co, rozmawiałem z Bellatorem,
ale Bellator chciał wrócić do rozmowy po nowym roku. Rozmawiałem z ONE FC, ale ONE FC nie było zainteresowane, tak raz, dwa. APFL był zainteresowany od razu i naprawdę wiedziałem już w starym roku, że będę w PFL-u, więc tak po prostu pisałem, bo nie mogłem tego ogłosić. Do dzisiaj nie mam jeszcze przeciwnika, więc nie mogłem tego ogłosić, tylko tak próbowałem pisać, o coś tam będzie, ale tak naprawdę to już od starego roku już wiedziałem, że będę walczył w PFL. No, tam jest taka sytuacja, że nie ma kategorii średniej i jedyną opcją, no miałeś pewnie do wyboru 7-7 albo 9-3, no 7-7 mało realne, natomiast no, dużo osób jest zaskoczonych, że akurat ty idziesz do 9-3, no bo nie jesteś zawodnikiem, który aż tak dużo zbija do tego 8-4, znaczy nam się tak wydaje po sylwetce, natomiast jak myślisz, że jesteś w stanie to nadrobić i już do pierwszej walki wyjść na tyle silny, na tyle mocny, że po prostu te atuty rywala, który będzie być może, no nie wiemy tego jeszcze, zawodnikiem stricte 9-3, mogą po prostu okazać się nie do przeskoczenia. Myślisz, że będziesz w stanie tego go oszukać po prostu? Powiem tak, oczywiście, że będę w stanie ich oszukać. Walczyłem już z takimi dużymi jak Misza Cirkunow, Andrzej Barialuti, walczyłem już z takimi dużymi, ale PFL to nie UFC i jeżeli ktoś się interesował PFL-em, to można to zobaczyć, że każdy zawodnik, który przyszedł z UFC walczący w 185, wygrywał turniej albo był w finale. Antonio Carlos Jr. Zapato, Omar Akhmedov był w ostatnim finale, The Wilkinson, co wygrał ten finał. Oni wszyscy walczyli w UFC, walczyli w wadze 84 kilo i po prostu PFL nie ma middleweight, to podpisali w 9-3 i po prostu nie zbijają, tak? Dlatego czuję się tam pewnie i dobrze, bo trenuję na co dzień z ludźmi takimi jak Omari, czy Mareta, czy Josh Silverio i oni są w moim, praktycznie może tak siłowo nie odstajemy daleko, jesteśmy w tym samym wzroście, jestem dosyć wysoki, mam prawie 1,90 wzrostu, teraz nabrałem trochę wagi, więc myślę, że jestem gotowy i pewny siebie. Słuchaj, no to co wiemy, to termin. To 1 albo 2 kwietnia, nie wiem, bo to PFL podaje jako pierwszy, u nas pewnie będzie już drugi, bo to pewnie gdzieś w nocy będzie. No i to tak naprawdę czasu jest sporo jeszcze, no bo ty też już od dawna wiesz, natomiast no tego rywala nie ma ciągle. I czy to jest tak, że ktoś wypadł, ktoś odmówił, czy nawet jednego nazwiska nie było po drodze? Nie, to było, dobrze, że zapytałeś. Więc w turnieju PFL startuje Jotko, Thiago Mareta, Omar Akhmedov i Josh Silverio. Są 4 nazwiska, które są w jednym klubie American Top Team. I 2 tygodnie temu dali mi walkę z Joshem Silverio. Josh Silverio jest kolega Conan Silverio's syn. Conan jest głównym trenerem w American Top Team. I pierwszą walkę wrzucili mi od razu na jego syna. Nieważne, że bo całkiem możliwe, że może bym wygrał tę walkę, czy nie, nieważne, ale troszeczkę taka w klubie się zaczęła robić niezręczna sytuacja, bo jesteśmy w tym samym klubie, pierwsza walka w turnieju, musimy razem walczyć. On trenuje na jednej sali, ja trenuję na drugiej sali, ja sparuję po prawej, on sparuje po lewej. Troszeczkę było takie, I ja mówię do swojego menadżera, że to troszeczkę, wiesz, no mogę z nim walczyć, jeżeli to będzie półfinał czy finał turnieju, dobra. Ale w pierwszej walce to trochę takie wyszło dla nas z, nie wiem jak to określić, no takie niepotrzebne nam jest to. Niepotrzebne nam jest to i chyba Conan to widział i Ali to widział i po prostu w tamtym tygodniu zmienili nam i jesteśmy znowu friendami. czyli i rywala nadal nie ma, rozumiem. Tak, rywala dalej nie ma, ale no nic nie poradzę. Już dzisiaj właśnie napisałem do Dana, co z tym rywalem, bo już czas goni, jest 5-6 tygodni do walki, już muszę wiedzieć co i jak. I myślę, że PFL teraz to jest dobry czas tu podpisać z tą organizacją, bo takie nazwiska jak nawet ten YouTuber Jack Paul podpisał Naganu
i myślę, że ta organizacja teraz się tak bardzo, bardzo rozwija i bardzo się z tego cieszę, że UFC będzie miało jakąś konkurencję. Nie tylko oni, ale będą również inne organizacje, które dobrze płacą. Nie będziemy tacy, że o, musimy iść do UFC, bo gdzie indziej nam nie zapłacą. Nie, to jest bardzo fajne. No właśnie, ten angaż Jake'a Paula, jak ty masz do tego stosunek? Myślisz, że to będzie po prostu promocyjnie podciągnie wszystkim, wszystkich do góry? Czy no, po tych zwolnieniach Szymona i Marcina wydawało nam się, że być może po prostu nie starczyło na ich garze i trzeba wszystkie pieniądze do Jake'a? To nie chodziło o garze. To nie chodziło o garze, to po prostu może ich nie chcieli, nie podobali im się, ale to nie chodziło o garze. I myślę, że PFL będzie naprawdę szedł do góry. Będzie bardzo dobrze się rozwijał w tym roku. Mhm. To powiedz, jakie nazwiska jeszcze nas czekają, poza tymi, które już wymieniłeś? No bo tu kilku zawodników naprawdę ciekawych, z UFC przede wszystkim, z Maretą na czele. Kto jeszcze w tych turniejach wystąpi? No wiem, że Daniel Torres, były mistrz KSW, też przeniósł się do PFL-u, tylko w kategorii piórkowej, nie w lekkiej. Myślę, że to takie główne nazwiska, które ci podałem. I w tym roku też nie zawalczy Zapato, Antonio Carlos Jr. Też trenował w ATT, on wygrał ten milion chyba rok temu, a teraz poszedł do jakiegoś brazylijskiego Big Brothera, czyli też nie będzie walczył w tym roku. Ale chyba te nazwiska, co ci dałem, to są takie jedne z mocniejszych. Tak będzie też Marlon Moraes, Mareta, The Wilkinson z Nowej Zelandii. Kto jeszcze? Ja. No tak, naprawdę bardzo dobre nazwiska, bardzo dobre nazwiska. Słuchaj, no generalnie jeżeli chodzi o ATT, no to możesz już od dłuższego czasu, w zasadzie od kilku lat po polsku sobie bez problemu porozmawiać. No ale wygląda to naprawdę dobrze, no bo tak, Mateusz Gamrot, top 10 UFC, bardzo równa walka, świetna walka z Benilem Dariuszem, Mateusz Rembecki, udany debiut, Karyna Kowalkiewicz jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, 2 zwycięstwa, dzisiaj już jakieś plotki o jej kolejnej walce chodzą, zresztą jest na miejscu od jakiegoś czasu, od paru dni. Karolina na miejscu też. Dokładnie, no Asia przed sekundą wróciła chyba dzisiaj, dosłownie, natomiast no, mówi się o niej, mówi się, że trenuje jak mistrzyni, no ale gdzieś cały czas w komentarzach odpisuje, że nie będzie już walczyć. Ciężko powiedzieć, po co ona tu przyjechała, nie? Bo przyjechała na wakacje, trenując 3 razy dziennie, to ja nie wiem, jakie są wakacje. A słuchaj, jak ty miałbyś, no bo macie bardzo dobre relacje, jak miałbyś postawić, czy wróci, czy nie wróci, jak byś postawił? Postawię, że wróci. Jeszcze w tym roku na pewno. A myślisz, że to jest po prostu kwestia głodu walki, że nie potrafi żyć bez tego? Myślę, że tak, że ona jak się rozstała tam z UFC, powiedziała, że nie będzie już walczyć, to ona tu przyjechała i taka była. Za każdym razem, jak była gdzieś sama i ze mną, to przyszła i tam mówiła, że o, nie wiem, chyba wrócę, nie wiem, czy tak mogę żyć, teraz odpoczęłam, zaczęłam trenować, dobrze się czuję, zdrowa jestem, mam energię, mam chęci, nie wiem, co to będzie. No to co to będzie? Myślę, że będzie taka, że Aśkę znowu zobaczymy w klatce i może myślę, że taką dobrą walką dla niej byłaby De Carla Esperaza. Rewanż z tam, nie wiem, z 8 lat temu co było, tak? Teraz Carla Esperaza jest wysoko w rankingu i myślę, że to była dobra walka dla Asi. A ty myślisz, że ona będzie w stanie nie walczyć o pas, nie o największe laury, tylko po prostu walczyć po to, żeby wygrywać i walczyć i gdzieś tam się może i piąć nawet, ale robić walki po prostu nie po to, żeby dostać walkę o pas, bo ona bardzo, bardzo mocno i twardo negocjowała w tym temacie każdy swój pojedynek, odkąd była mistrzynią. Ona nie chciała walk rankingowych, ona chyba odkąd straciła pas, to zrobiła chyba tylko takie 2 walki, z tego co pamiętam, z Michelle Waterson i z Tisha Torres. Ona musi walczyć o pas, ona jest tak ambitna i pytanie, czy będzie w stanie wrócić i nie walczyć o najwyższe cele od razu. Jest to pytanie do Dana White'a, czy daj jej taką walkę, ale myślę, że dla Asi ona już wszystko osiągnęła, co chciała.
była na górze, była trochę niżej i teraz myślę, że powinna walczyć po prostu z przeciwnikami na jej poziomie, bo też wiemy, że ona nie ma 18 lat, nie walczy pierwszy rok, wiecie, więc materiał się zużywa. Walczy ona naprawdę w Muay Thai, w MMA, w UFC, więc myślę, że jeżeli daliby jej takie walki na jej poziomie, to jeszcze naprawdę mogłaby dać ekscytujące walki. No zobaczymy, co się urodzi. Tutaj gdzieś coraz mocniej chodzą głosy na temat tego, że ma się odbyć kolejna gala KSW na Stadionie Narodowym. No ona jest w tej uprzywilejowanej sytuacji, że walczyła na stadionie w Melbourne, natomiast no, na Stadionie Narodowym w Warszawie jeszcze nie. Na pewno wielokrotnie o tym mówiła, chciałaby, żeby UFC było w Polsce. No szansa to jest niestety nie za duża aktualnie, jak widzimy. Ale no to tu problem, wszyscy o tym myślą, że to byłby super pomysł i KSW na pewno na Asię stać, tylko problem jest, skąd jej wziąć rywalkę na taki pojedynek, która nie jest w UFC. No, no skąd jej wziąć rywalkę, no i na pewno tu będzie bardzo dużo, tak? Nie wiadomo, czy KSW ma takie pieniądze, żeby zadowolić Asię. No, myślę bardzo poważnie o Alistarze Overeemie, który jak zobaczył Stadion Narodowy, dowiedział się tam kiedykolwiek była gala, to powiedział, że on bardzo chętnie, ale tylko na Stadionie Narodowym. Negocjacje trwają z nim, no pewnie na Alistarze na Asie będzie ciężko wysupłać tyle kasy, ale zobaczymy, co czas przyniesie. Krzysiek, w takim razie, no ja chyba wszystko wiem, jeżeli chodzi, dużo się od Ciebie bardzo dowiedziałem, cieszę się, że porozmawialiśmy i trzymam kciuki, żebyś poznał rywale jak najszybciej tak naprawdę, no bo ten czas nie może aż tak długo trwać. Jak poznasz rywala, to myślę, że uda nam się jeszcze w Fight Weeku przed galą porozmawiać już na gorąco przed samą walką i o rywalu, o tym, co trzeba z nim zrobić i jak go pokonać. Dokładnie. Jak tylko dostanę rywala, to na pewno się odezwę. To jeszcze się spotkamy i pogadamy. Tak jest. Także życzę udanego dnia, udanego kempu, zdrowia przede wszystkim, bo to najważniejsze. Trzymaj się, jesteśmy w kontakcie. No, trzymaj się, dzięki za wywiad. Chyba fajnie wyszło. Wszystko super. Tak jest. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Heja.